w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim? No, czeka nas rewolucja, jeżeli chodzi o obsługę klientów. Na koniec roku 2018, jeżeli chodzi o obsługę klientów, będziemy w całkiem innej rzeczywistości. Będzie dodatkowo, podkreślam, dodatkowo udostępnionych 22 stanowiska. Będziemy mieli dodatkową powierzchnię 600 metrów kwadratowych. 12 z tych stanowisk w urzędzie we Wrocławiu będzie dla cudzoziemców, dla naszych gości z zagranicy, 6 stanowisk paszportowych, 4 punkty informacyjne i te 13 stanowisk, które są do tej pory, nadal będą funkcjonowały. Chcemy zagospodarować, już jest projekt, atrium Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. To jest ta powierzchnia pośrodku urzędu, ona zostanie zabudowana szklanym dachem, będziemy mieli porządne ogrzewanie, klimatyzacja i w normalnych, nowoczesnych warunkach będzie klient obsługiwany przez urzędników. No w końcu wskoczymy do XXI wieku. No wszyscy wiemy, że mieliśmy z tym ogromny problem, ale to wynikało z bardzo szybkiego tempa wzrostu liczby klientów, którzy odwiedzali Urząd Wojewódzki. A co cieszy, no to są pieniądze w znacznej części zewnętrzne, bo z tych 10 milionów złotych na cały projekt, ja mówię tutaj łącznie ze sprzętem, z meblami, z legnicą, z tymi środkami teleinformatycznymi, to z tej kwoty ponad 6,5 miliona złotych to są środki zewnętrzne, a to cieszy. Naprawdę to nie był główny problem. Główny problem był ciasny i niedostosowania pomieszczeń do warunków. No państwo też nieraz widziałem państwa, jak przechadzali się po korytarzach i rozmawiali z klientami. I to jest no, ta niemożność tego budynku do ilości osób, która przez niego przechodzi. Stanowiska będą punkty prawdziwe, informacyjne, będzie odpowiednia strona internetowa, na której w różnych językach będzie można ściągnąć informacje, również wydrukować pewne rzeczy do realizacji, do wypełnienia. Będzie można śledzić miejsce wniosku, jak jest rozpatrywany. No i wiele innych tutaj narzędzi. Kolejkowicz, tak, który wierzę głęboko, że będzie dużo, dużo lepiej.